W dzisiejszej, ostatniej już części rozmowy z Wiktorem Jodłowskim, założycielem firmy Tokersi, będziemy rozmawiać o tym, jak w naszych głowach funkcjonuje przynależność do bardzo, bardzo różnych plemion, jaki to ma wpływ na nasze życie i co my możemy z tego zrobić jak najlepszego. Zapraszam. Mówiłeś też o książkach. Chyba, że coś jeszcze w tym temacie chciałeś mówić. Nie, spoko, proszę bardzo, jest na luzie, rozmawiamy jak zwykle. To książka, którą jestem w trakcie, jedna to właśnie to, o której mówiłem to już wcześniej, to taka bardzo biznesowa, ale jako, że mówimy też o jakości życia, ta książka, mówiąc kolokwialnie, po młodzieżowemu, rozwaliła mi łeb. To, wiesz co, ja bardzo, tutaj mamy słabe łącze, także nie widzę, co tam jest napisane. Książka pod tytułem Zaufarium, autor Miłosz Brzeziński, to jest psycholog, mówi mnóstwo właśnie o przekonaniach, o tym, jak tworzą się społeczności. A propos tych społeczności, najbardziej fascynujące jest to, że tak jak kiedyś były plemiona, które ze sobą walczyły, w czasach tam gdzieś jeszcze średniowiecznych, tak do dzisiaj jakby, no wiadomo, jakby świat to jest to samo od milionów lat, tylko ewoluują nakładki, które nakładamy na swoje zachowania. I my dzisiaj wciąż mamy tych społeczności mnóstwo i każdy z nas, nawet jeżeli się nie utożsamia, że jest członkiem jakiejś społeczności, bo się, nie wiem, nie zapisał do jakiegoś stowarzyszenia albo jakiegoś tam zrzeszenia, to takim najbardziej, najprostszą społecznością jest na przykład, nie wiem, podział na miasta typu Gdynianie versus Gdańszczanie, nie? Część ludzi się z tym utożsamia, część nie? Ja jakby nie patrzeć w dużej mierze, tak? Mam taką nawet, nie wiem, nazwijmy to pierwotną potrzebę takiego trochę dogryzania Gdańszczanu. Nie? To też łączy się z moją pasją do piłki nożnej. Natomiast jesteśmy generalnie jako ludzie, w sensie zapisujemy się nieświadomie do mnóstwa społeczności, w stylu na przykład jestem w społeczności przedsiębiorców. I ja nie muszę być zapisany do jakiegoś zrzeszenia, nie? Ale ja już czuję, że pewne rzeczy mi przystoi robić, a pewne nie przystoi. Ja już się komunikuję w taki, a nie inny sposób, bo jeżeli komunikuję się w inny, to mam wewnętrzną obawę, taką pierwotną, że zostanę wykluczony z tego, z tej społeczności, że inni przedsiębiorcy, jak zrobię jakiś, nie wiem, statement, taki przeciwko przedsiębiorcom, bo załóżmy, że się z czymś nie zgadzam, co akurat jest po myśli przedsiębiorcom, no to nagle ci przedsiębiorcy wykluczą mnie ze swojego kręgu, nie? Albo nie wiem, że jestem, nie wiem, weganinem, nie? Jak powiem, smakowała mi ta wołowina, to od razu po prostu mnie zeżrą, że ja jestem niespójny. I to są, i to jest w ogóle fascynujące, jak ten Miłosz Brzeziński opisuje to, bo on to tak bardzo na bazie konkretnych badań, czyli nie takiego widzimisizmu, czy wydaje misizmu, ale konkretnych badań, konkretnych rezultatów badań, pokazuje, jak bardzo jesteśmy tak naprawdę przywiązani do tych społeczności, każdy do innej konfiguracji oczywiście, bo jeden mieszka w Gdyni i się czuje gdynianinem, a drugi mieszka w Gdyni od zawsze i się kompletnie nim nie czuje. Nie? Ale to jest fascynujące, bo pokazuje, jak pierwotni wciąż jesteśmy, mimo że nam się wydaje, że jesteśmy tacy rozwinięci. To jest A, natomiast B, co też pisze Miłosz, to, że po przeczytaniu tej książki będziemy lepsi właśnie. Z jednej strony zrozumiemy, jak inni nas oszukują, ale nie dlatego, że chcą, tylko my chcemy być oszukiwani, chcemy być naiwni, ale też staniemy się lepsi w kreowaniu pewnego wizerunku na zewnątrz. I to jest w ogóle fascynujące, bo tłumaczy bardzo wiele zachowań takich plemiennych. I to nie tylko w takim fizycznym znaczeniu, jak na przykład na meczach, gdzie jest kibice jedni versus kibice drudzy, ale nawet takie błahe rzeczy, jak na przykład, nie wiem, weganie kontra mięsożercy, nie? Co jest walką plemion. Tak. I ta książka mega to łatwo, znaczy łatwo, zgrabnie to pokazuje, tłumaczy i pokazuje, jak się w tym odnaleźć i, co najważniejsze, jak nie wpaść w ten wir, jakby jak nie dać się tej takiej walce plemion, albo inaczej, albo świadomie w nią wchodzić i wiedzieć, że aktualnie napierdzielamy się, ale świadomie z niej wyjść, kiedy stwierdzimy, już nie potrzebuję, już nie chcę, albo już to zaszło za daleko. To jest ciekawe, ja zajrzę do tej książki, chociaż ja na przykład od bardzo dawna zdecydowałem, że ja nie mam problemu, żeby być outsiderem, czyli po prostu, wiesz, na dużej wyluzce patrzeć, co się dzieje i robić swoje, nie przejmować się tym, co sobie inni pomyślą, co widać po bardzo wielu działaniach, łącznie z moją żoną, bo to jest zawsze bardzo zabawne, jak my idziemy sobie za rączkę gdziekolwiek i widzimy wzrok ludzi, którzy na nas patrzą, to ja z tym nie mam problemu i to jest taki mój sposób rozwiązania, zaakceptować, że jesteś outsiderem, że jesteś dziwolągiem i masz to w gruncie rzeczy gdzieś, dopóki dobrze żyjesz. I to jest, a propos na razie tej książki, to co właśnie mówisz, ta podstawa, taki naprawdę bycie outsiderem, jest jakby na bazie tego, co jest napisane, jeżeli dobrze zinterpretowałem, mam nadzieję, że tam nie nadinterpretowuję, jest trochę niezgodna z ludzką naturą. W sensie my z jakiegoś powodu jako ludzie naturalnie legniemy do tego, żeby mieć tożsamość. A tą tożsamość definiujemy poprzez przynależność do
różnych plemion i to jak mi się to jeszcze objawiło ostatnio, to jak wrzuciłem post o tym, że właśnie niedługo się pobieramy z Mają i kolega napisał, dobrze, w końcu nie będziesz miał łatwiej niż my. I mi wtedy po prostu cały mózg na zielono. Znaczy to tak napisał, tak minusińsko, tak. Nie? To nie było z jakimś takim wyrzutem. I mi wtedy, ja już byłem po lekturze tej książki, mi cały mózg na zielono mówi, on w tym momencie krystalicznie zamanifestował przynależność do plemienia mężów, czy facetów w związkach sformalizowanych i tak jakby w pewnym sensie, nie nazwijmy to, zaprosił mnie, czy powiedział, no kurde, no w końcu żeś przyszedł, w końcu nie będziesz oszukiwał, nie będziesz miał łatwiej. No ale nie? Wiesz co, to co powiedziałeś, że nie będziesz miał łatwiej, to jest też podgrupa mężów, dla których związek małżeński nie jest wzbogaceniem, tylko ograniczeniem. Czego ja nie rozumiem, ja bym się za chwilę w życiu nie ożenił, gdybym miał w perspektywę związku małżeńskiego, który będzie mnie ograniczał, a nie wzbogacał. Bo po co? I druga strona tak samo, prawda? Ja generalnie staram się wchodzić, to w mojej książce pisałem, staram się wchodzić w relacje z ludźmi, gdzie ta relacja obie strony wzbogaca. A jak widzę gdzieś ograniczenia, to mówię, okej, czy ja w takiej relacji w ogóle muszę być? Przeważnie nie muszę, bo musimy tylko umrzeć prędzej czy później. Reszta jest opcjonalna. I z tym muszę, nie muszę, to co powiedziałeś. To jest właśnie dokładnie w opozycji do tego, co mówią badania, więc naprawdę jesteś X-Menem. Nie, ja jestem dziwolągiem po prostu. No mówię, X-Menem. X-Meny to były. X-Meny to byli, czy są dziwolągi, bo właśnie generalnie co do zasady, jako ludzie, my się panicznie boimy nie przynależeć do grupy, bo my się boimy zostać sami. Tak. Więc pozostajemy w związkach małżeńskich, pozostajemy w stowarzyszeniach mężów, w takich wirtualnych stowarzyszeniach mężów, w stowarzyszeniach przedsiębiorców i tak dalej. I to jest najlepsze, że boimy się z niego wyjść, nawet jeżeli to przestaje nam służyć. B, chętniej, znacznie chętniej i znacznie otwarciej bardziej otwarcie, gadamy z ludźmi, którzy przynależą do tego plemienia. Więc w momencie, kiedy on to napisał, to ja miałem okej. Okay. Czyli jak ja już się hajtnę i do niego zadzwonię, to najprawdopodobniej chętniej, znaczy i tak odebrałby ode mnie telefon, bo mamy fajną relację, tylko już będę bardziej, wiesz, swój człowiek. Już nie będę ten dzieciak, który jest singlem, nie? Który żyje na kocią łapę, tylko już będę, nie dość, że punkt wspólny przedsiębiorca, no to jeszcze punkt wspólny mąż. To, że jakby on może być pod grupą, która trochę nieświadomie może komunikować, że jest to dla niego męczące i może nie do końca mu to służy, nie wiadomo, to już jest gdybanie, to już mi do końca jest ten problem. Ja w tym momencie jestem w stanie skorzystać ze świadomości tego, że ja stałem się bardziej tak jakby dla niego równorzędnym partnerem do rozmowy, że on się traktuje mnie jak dziwolonga, bo przynależymy do tego samego plemienia mężów. Więc wiesz, jeśli chodzi o tą przynależność, to ja myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę, ja też, tylko to jest właśnie sposób, w jaki my ją zaspokajamy. Czy my zaspokajamy to w któryś, nazwijmy to, z szablonowych sposobów, tak jak to robi większość ludzi, czy robimy to tak, że mówimy, dobra, jak ja to zrobię tak, żeby było dobrze. Nie, żeby było tak jak wszyscy, tylko żeby było dobrze, prawda? Tak, dobrze dla mnie i też dla innych osób zaangażowanych. Żebym się czuł dobrze. Prawda? No tak. W związku z tym, to ja właśnie nie wchodzę w różne rzeczy, gdzie nie mam tego poczucia, a jednocześnie buduję sobie krąg ludzi, gdzie jest ta przynależność i gdzie to jest całkiem okej. Ja mam na przykład teraz tutaj dwóch młodych ludzi jako gości przy spotkaniach nad morzem, gdzie wiesz, siedzimy sobie wieczorem, grillujemy, wczoraj zgrillowaliśmy ogromne ilości wołowiny i wiesz, i sobie rozmawiamy tak jak wiesz, jak w rodzinie. Czyli nie jesteście w plemię, nie jesteście w plemieniu. Nie, absolutnie nie, to wiesz, to ja zrobiłem właśnie błędną kalkulację w ogóle, bo ja skalkulowałem, że oni będą samą wołowinę jedli, a oni zrobili z tego hamburgery, to wiesz, to okazało się, że za dużo tego zrobiliśmy, ale to jako ciekawostkę. W każdym razie o co chodzi, że my niekoniecznie tą potrzebę przynależności musimy zaspokajać w sposób jakiś szablonowy, tak jak to robi większość ludzi, tylko zbudować sobie. Ja zawsze mówię, że ja tak naprawdę to żyję w bańce. Żyję w bańce, gdzie są bardzo różni ludzie, których bardzo różni, ale to są ludzie, których ja w tej bańce chcę mieć. Cała reszta jest na zewnątrz i tak naprawdę poruszam się w statku kosmicznym. Na zewnątrz statku kosmicznego może być próżnia, niebezpieczne promieniowanie i tak dalej. Specjalnie mnie to nie obchodzi, bo nie ma to dla mnie na mnie większego wpływu. Dlatego ja właśnie... Taka... To jeszcze wchodzi... Proszę, powiedz. To mi się teraz skojarzyło też, wiesz, taka asertywność względem tego, co ludzie myślą, nie? Bo ta presja społeczna na przynależenie do bardzo konkretnych i opowiadania się za konkretnymi społecznościami sprawia, że dla większości osób, które nawet usłyszą to, co teraz powiedziałeś, to prędzej czy później, czy raczej prędzej się rozbiją o to, że wiesz, że wypada coś zrobić, typu na przykład, nie wiem,
Podam ci przykład, który teraz, z którym ja będę się, znaczy mierzył, nie mierzył, jakby ja tak bardzo wyznaczyłem granice i linie, że się już nie muszę z tym mierzyć, bo reputacja robi to za mnie, to, że no my nie bierzemy ślubu kościelnego, bo nie utożsamiamy się z tym plemieniem. Mimo, że jest wiele osób, które będą na tym ślubie, czy które życzą nam wszystkiego dobrego i odbieram to jako autentyczne wszystkiego dobrego, które się mocno utożsamiają z tym plemieniem na zasadzie, że ślub musi być kościelny, bo jak nie, to albo żeby lepiej, tak, żeby był. Nie? Dla nas jakby w ogóle to nie jest opcją. Natomiast wykształcenie sobie tej asertywności na to, że ktoś może mnie spróbować wykluczyć z jakiejś tam społeczności, to jest trudne. Raz jeszcze, panicznie, no tak, tylko panicznie boimy się zostać sami jako ludzie, tak jesteśmy zaprogramowani, nie? Więc ty opanowałeś rzadką umiejętność, jak zaakceptować to, że pewne społeczności ciebie w pewnym sensie wywalą, wypiszą cię, wiesz, z tego stowarzyszenia, bo ty potrafisz sobie znaleźć inne stowarzyszenia. Tak. I też nie uzależniać się od nich. Jakby masz odwagę powiedzieć, słuchajcie, było fajnie przez 7 lat być kimś tam, ale już nie jest. Tak, nie? To jest to, co ja zawsze mówię. Musimy się dobrze jest, jak się nauczymy, budować relacje z innymi ludźmi i to z wszystkimi. To jest to w jednym filmów ostatnio mówiłem, że naucz się podrywać na okrągło różnych ludzi, obojga płci, że wchodzisz gdzieś i nawiązujesz kontakty, bum, bum, bum. Jak to potrafisz, to potem się nigdy nie boisz tego, że ktoś cię zostawi, że jacyś ludzie cię wykluczą, bo jak oni powiedzą, że cię wykluczają, to wyświadczają ci przysługę. Mówią, okej, nie jesteśmy dla ciebie też pasującymi partnerami w życiu, w czymkolwiek tam, prawda? To z tym nie ma problemu. No tutaj przydaje się świadomość tego, ile miliardów ludzi Dokładnie. Jest na świecie, a tak już nawet bardziej pragmatycznie, to żeby już nie iść tak grubo, to powiedzieć, no że jest jeszcze... No już teraz 40 milionów innych ludzi w tym kraju, więc znajdą się inni fajni koledzy, koleżanki. Tak. 25 partnerzy, milionów dorosłych mniej więcej jest. Nie? Przynajmniej było przed wojną na Ukrainie. No, także spoko, tu trzeba tylko tak podejść. Czyli jest z kim wybierać. No jest, ale trzeba umieć. Właśnie o to chodzi, że trzeba umieć, a znakomita większość ludzi nie potrafi budować relacji, tylko próbuje transakcji za każdym razem. No, a to jest błąd. To jest taki przykład, że wiesz, gdziekolwiek się pojawiam, to bardzo szybko jestem rozpoznawalny i przez większość ludzi lubiany też. Bo ja nikomu niczego nie narzucam, ja się potrafię skutecznie bronić, zaatakowany. Ale poza tym nie mam potrzeby dominacji, nie mam potrzeby udowadniania czegokolwiek. I to jest dość rzadkie. Mm-hmm. Oj tak. Tylko a propos tej transakcji, to właśnie ja się zastanawiam nad tym już od wielu lat. A na temat tej transakcyjności relacji lub właśnie nietransakcyjności. Być może to jest kwestia po prostu różnego nazywania tej samej rzeczy, natomiast z mojej perspektywy nawet właśnie nie mając tego podejścia powszechnie nazywanego transakcyjnym, ma się je, jakby nie da się tego pozbyć, tylko patrzy się na horyzont transakcji w dużo dłuższej perspektywie czasowej, to A i B, że niekoniecznie ta transakcja musi oznaczać, nie wiem, że zarobię coś na tym w długim terminie, że kogoś znam i komuś pomogłem, bo czasami może być tak, że po prostu nie wiem, transakcją może być to, że teraz coś z kimś robię, nic z tego nie mam, ale za 7 lat zadzwonię, nie wiem, wymyślam, w gorszym momencie biznesowym albo życiowym, typu, nie wiem, załóżmy, rozwód mam, nie? I zapytam tego kogoś, hej, jak ty sobie z tym poradziłeś, bo wiem, że ty miałeś to. No i ona będzie bardziej skłonna porozmawiać, no bo będzie miała to poczucie, okej, no mam relację z tym gościem, nie? No bo jednak jakby relacje budujemy, dając ludziom coś od siebie, więc w pewnym sensie jest to taka inwestycja. No inwestycja jakby ma dużo punktów wspólnych z transakcją. I pytanie, czy to nie jest tak, że każda relacja jest transakcyjna, tylko moja i twoja definicja tej transakcyjności jest dużo szersza, bardziej wielokolorowa i co najważniejsze, dużo bardziej osiągnięta. Ale to czasie, robimy jednak troszkę inaczej, bo ty cały czas mówisz o inwestycji, a ja bym powiedział o koszcie. Uważaj, jak ja idę na przykład do teatru, to kupuję bilet. To nie jest inwestycja, tylko to jest koszt. Po prostu chcę mieć fajny czas. Nie spodziewam się jakiegoś return of investment, prawda, innego. Po prostu chcę mieć fajny czas, płacę. Jeżeli ja teraz na przykład z tobą rozmawiam, to rozmawiam z tobą dla przyjemności rozmawiania z tobą i wiesz, i wiadomo, że jest piękna pogoda, pewnie w Trójmieście też moglibyśmy pójść na plażę, no w końcu, ale wiesz, tak, w końcu, od ale rozmawiamy dla przyjemności rozmawiania z tobą, kosztem tego jest to, że nie pójdziemy na plażę, ale to nie jest inwestycja. Inwestycja to jest budowanie relacji. Miałem ciekawą rozmowę z człowiekiem, któremu kilka lat temu bardzo pomogłem w Niemczech, wylądować w zupełnie innej lidze i on teraz, wiesz, działa w lidze, gdzie tam biznesy są 50 do 100 milionów euro mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Więc on mnie zaprosił do najbardziej ekskluzywnego klubu biznesowego w Niemczech w ogóle i on mi opowiadał, jak oni budują relacje z takimi ludźmi, tyle wartymi. To jest całkiem inna historia i tutaj mówisz o inwestycji faktycznie,
ale to, co ja robię, to ja po prostu wydaję, że tak powiem, czas albo inne moje zasoby na to, żeby mieć przyjemność z kimś. Ja to robię dla przyjemności głównie. I nie postrzegam tego jako inwestycja. Czasem się dziwne rzeczy dzieją, to fakt, ale nie jest to efekt zamierzony, że ja po prostu no gdzieś tam komuś pomogłem tylko dlatego, bo on mi kiedyś pomoże. Nie, po prostu fajny człowiek był i stał na granicy i trzeba było mu troszeczkę pomóc, rozumiesz? Także ja nie patrzę na to jako inwestycja i właśnie dlatego po prostu to jest koszt, czyli czas spędzony z kimś to jest coś, co po prostu robię dla przyjemności. Dzisiaj o 16 na przykład mamy w ramach spotkania nad morzem, w piątkę siedzimy w Dolce Vita i sobie rozmawiamy na różne tematy. Jeszcze zaproszę wszystkich na ten obiad. I to nie jest, to są wszystko młodzi ludzie, rozumiesz, ja żadnego biznesu tam nie mam, nie spodziewam się żadnego biznesu, ale mam przyjemność, tak jak z tobą, porozmawiać z fajnymi ludźmi. I to jest wtedy nie jest inwestycja, tylko koszt. Ja to tak widzę. To już dostrzegam tą subtelną różnicę, tak. No. Ponieważ, wiesz, ja mam tą sytuację, że nie muszę kurczowo zarabiać jak najwięcej pieniędzy, to mogę machnąć na to ręką, powiedzieć, dobra, ale mój czas jest ograniczony i dlatego nie zadaję się z ludźmi, którzy ten czas będą marnować, prawda? No tak. Zobaczysz w tej książce 4000 tygodni, to chyba w tej książce też tam jest taka ładna kratka, gdzie jest 4000 tygodni i w zależności od tego wieku, to masz tyle już poskreślanych, że to już jest, wiesz, za tobą, a ile masz przed tobą. Ja już kilka lat temu, a propos tego 4000 weeks, jakby o tej książce nie słyszałem. Widziałem gdzieś jakąś właśnie planszę a propos czy liczby dni w życiu, czy właśnie liczby tygodni. I w ogóle mnie już kilka lat temu, co trochę mnie ekscytuje, trochę mnie przeraża, że tak wcześnie w życiu sobie zdałem z tego sprawę, no bo dopiero jutro mam 31 urodziny, więc jeszcze relatywnie młody, a już tak od 3-4 lat mam takie przemyślenie na zasadzie, czy moje życie jest na pewno na optymalnej trajektorii, bo przecież kurde, kiedyś umrę, więc trzeba robić rzeczy, które naprawdę są dobre dla mnie i oczywiście też dobre dla innych, natomiast to nigdy nie może być win-lose, nie mogę żyć w trybie poświęcania się dla kogoś. Więc trochę jak w tej metaforze, trochę nie wiem, czy ty mi mówiłeś tę metaforę, czy ktoś inny, a propos różnicy między świnią a kurą. Nie, to nie ja. I jajecznicy na boczku, że no, świnia się poświęciła, kura się zaangażowała. Więc jest różnica między zaangażowaniem a poświęceniem się. Nie? Ale tak, jakby mam tą świadomość i bardzo często, powiedziałbym, że 2-3 razy w tygodniu, jak coś robię, mam takie, dobra, okej, czy na pewno chcę tak to robić, czy na pewno chcę na przykład przyzwalać na to, czy na tamto, tak, bo za 30, 40, 50 lat będzie game over i czy ja na pewno na koniec życia chcę powiedzieć, że na przykład pozwalałem na to tak długo. Tak, przy czym ja tu robię jeszcze bardziej ekstremalnie, bo ja bardzo, przy bardzo wielu decyzjach zastanawiam się, jaką decyzję bym podjął, gdybym wiedział na przykład, że za 3 miesiące umrę. I ja znam tą technikę, natomiast mam kłopot z tym, że ja wtedy nie do końca w to wierzę, bo mówię, ale przecież kurde, te 3 miesiące najprawdopodobniej nie umrę, więc jakby nie jestem w stanie oszukać sam siebie. To jest oszukiwanie samego siebie. To jest eksperyment mentalny, albo ja, że za rok umrę na przykład. Jakie decyzje podjąłbym, prawda? I ja tak funkcjonuję od bardzo dawna i o dziwo całkiem nieźle żyję. Trzeba się tylko sprężyć czasem tam, gdzie trzeba. Trzeba szukać sposobności. To jest znowu żeglarskie, masz korzystny wiatr, to żegluj i potem sobie leżysz na kotwicy i na luzie sobie, rozumiesz, na pokładzie się opalasz. Ty jesteś Navy System, no jakby włączasz tryb turbo wtedy, kiedy trzeba, ale przez resztę roku cieszysz się życiem. Naprawdę młodym, inteligentnym ludziom to ja coś takiego polecam, żeby spróbować, nie że mają robić. Każdy musi sobie sam własne decyzje podjąć, ale żeby spróbować, jak to jest. Bo ja spróbowałem, przecież nie zawsze taki byłem. Jak miałem moją firmę software'ową, to byłem niewolnikiem mojej firmy do 35 roku życia, to byłem starszy od ciebie. Powodzeniem, wszystko było super, tylko byłem niewolnikiem. No i wiesz, jak spróbowałem innego, toż potem nie wróciłem. No. Pamiętam, opowiadałeś, jak robiłeś Software House, zanim to było modne, bo to były lata 90. To były lata 80. To jeszcze ciebie nie było na świecie. 80. Jeszcze nawet w planach nie było. Ja 91. No nie, to wiesz, 91 to już byłem w nowej rzeczywistości. Dobrze. Dobra. No dobra. To słuchaj, wracając do rozmowy, to dla mnie to tak zawsze było istotne, żeby to było tak, że jak kiedyś usłyszysz, że na przykład samolot, którym leciałem, wpadł do oceanu, to powiesz jako mój przyjaciel, fajny facet był, szkoda go, ale użył swoje i żył swoje i to akurat to wykorzystał na maksa. Żył na maksa, no. Jak najbardziej, jeszcze już raz bym to powiedział. Nie, jak sobie o tym myślę, to jest skomplikowana sztuka, nie? W takim sensie nikt nas tego nie uczy, ciężko jest oddzielić ziarna od plew, więc z jednej strony nie dziwię się, że tak niewielu ludzi ma tą wiedzę, ale z drugiej strony
Z drugiej strony chciałem powiedzieć, że dziwię się, dlaczego dla relatywnie niewiele osób czerpie z tej wiedzy i faktycznie ją wdraża, ale tutaj mi się od razu kojarzą te plemiona. W takim sensie to jest nie do końca zgodne z ich plemieniem. A to, co jest też w tej książce w ogóle mega dla mnie odkrywcze, znaczy z jednej strony odkrywcze, z drugiej strony no tak, przecież to wszędzie to widać, czyli to, że nie jest tak ważne, co ktoś do ciebie mówi, tylko kto to mówi. Czyli jeżeli ktoś twojego plemienia, a najlepiej to w ogóle jeszcze szef twojego plemienia, jeżeli coś powie, to nawet jak ktoś powie durnego, kompletnie niezgodnego z logiką, to powiesz, tak, sensei, tak. Nie, jak ci powie, że czarne jest białe, to on powie, tak, faktycznie, nie? Ale może być ktoś z zewnątrz, kto naprawdę ma twarde argumenty i ma podstawę i ma ten autorytet w takim znaczeniu, wiesz, ma merytoryczne argumenty o tym, że ten autorytet jest, ale on mówi, powiedział, co ty pieprzysz, nie? No to na pewno tak nie działa i tak dalej. I tutaj po raz kolejny wchodzi ten patent z tym, jak można wtedy pozytywnie wpływać na ludzi, czyli że jeżeli chcesz wpłynąć na kogoś, kto jest z trochę innego plemienia, to zacznij się trochę zachowywać jak on, pokazywać te fragmenty swojej osobowości, które pokazują mu, Wiktor chyba jest na tym przykładzie, Wiktor chyba trochę należy do naszego plemienia, bo wtedy to, co zacznę mówić, zacznie brzmieć dla tych ludzi wiarygodnie. A jeżeli to nie wystarczy, to jeszcze można się posłużyć innym narzędziem, czyli takiego wpływania na ludzi, pozytywnego oczywiście. To jest to, że no, znaleźć, że tak powiem, wspólny język właśnie z liderem formalnym, nieformalnym danej społeczności, danego plemienia i niech ona wtedy powie swoim ludziom i wtedy będzie taki, faktycznie. Tak. Nie? I z czym to się wszystkim łączy? To jest to, że tam też jest cytowany jakiś bodajże, czy nie analityk, tylko to się chyba nazywa politolog, ten, który się zna na nauki polityczne, dobrze kojarzy? Pewnie ale to wszystko jedno, idziemy dalej. Okej. I gość, który tam jest wielkim orędownikiem tego, że każdy powinien za czymś lobować, w sensie za wizją świata, w którą wierzy, ale nie przeciwko tej, której nie wierzy, czyli nie chrzanić tamtych, tylko hej, to jest ta słuszna sprawa i pokazywać i działać i to nie tylko musi być kwestia, że tak powiem, polityczna, na zasadzie namawianie znajomych do tego, żeby głosowali na tą samą partię, ale też pokazywanie dlaczego, na przykład warto, bo jakby jakie są argumenty za tym, że ja wierzę, że na przykład ta partia ma lepszy program polityczny niż tamta, ale też na takim bardzo lokalnym poziomie, nie? Na zasadzie takiej, na przykład, nie wiem, żeby był porządek na dzielnicy, to nie wiem, udzielanie się w radzie dzielnicy, albo na przykład, nie wiem, trochę napiętnowanie sąsiada, który śmieci, nie? I jakby wyrzuca śmieci na przykład na trawnik. To są też takie rzeczy, bo w momencie, jak będziemy wszyscy lobbować za właściwą wizją świata, czy właściwą, tą, w którą wierzymy, to świat będzie lepiej zorganizowany i będzie de facto lepszy. Nawet ze zderzenia przeciwstawnych filozofii będzie więcej niż w sytuacji, kiedy mamy tak wielu ludzi, którzy są pasywni albo mówią, ktoś inny się tym zajmie. Jakieś inne plemię to posprząta. Nie? Ale wkurzasz się, że masz brudny trafik. No widzisz, ale tu jest kwestia znowu strategii, bo ja mam zupełnie inną strategię. Taką też nie pochwalam tej strategii, ale ją stosuję. Rzecz numer jeden. Tam, gdzie większość ludzi jest ślepa, to stwarza to bardzo wiele szans dla tych, którzy chociaż trochę widzą. I staram się być tym, który chociaż trochę widzi. To jest pierwsza rzecz. A masz jakiś przykład tego? Na przykład, jeżeli ludzie nie widzą pewnego rodzaju sposobności tylko dlatego, że są właśnie w jakimś plemieniu i w tym plemieniu mają pewną określoną wizję świata, określony obraz świata. I to pojawia się to zjawisko, o którym kiedyś mówiłem też w jednym filmie, że naukowcy kiedyś trafili w dżungli na plemię, które było przeświadczone, że cały świat kończy się na granicach ich terytorium. I jak na siłę tych ludzi wywożono poza to terytorium, to oni faktycznie tracili wzrok. Nic nie widzieli, tylko płaczliwie prosili, żeby z powrotem wrócić do ich świata. Okay? I to jest... I to jest coś, co bardzo wielu ludzi robi. I teraz, jeżeli ty chociaż trochę widzisz te możliwości, no to wtedy zupełnie inaczej funkcjonujesz. Dam ci przykład. Większość facetów mówi, współczesne kobiety są do niczego, nie znajdziesz fajnej kobiety, lecą tylko na kasę i tak dalej. Zwłaszcza jak masz taką relację jak moja, gdzie jest, wiesz, 30 parę lat różnicy, prawda? No gdybym ja w takim świecie funkcjonował, nie byłbym od wielu lat z kobietą, która idealnie do mnie pasuje, nie będąc ideałem, bo ja też nie jestem ideałem, ale nie byłbym z taką kobietą, rozumiesz? Czyli tam, gdzie ludzie byli ślepi, bo oni od razu na dzień dobry mówią, że jest tak czy inaczej, to ja dostrzegłem sposobność, którą wykorzystałem. I dokładnie tak samo to jest w różnych dziedzinach biznesowych czy życiowych. No tak, tam wtedy jest też de facto najłatwiej robić biznes, czyli w tej przestrzeni, której inni nie widzą albo ją deprecjonują. Tak. To w sumie mi się łączy też z tym, jakby co my zbudowaliśmy jako Tokersi, tutaj przy ogromnym wsparciu takim strategicznym na początku Maćka, wstępy mojego mentora, czyli to, że my weszliśmy w segment, w którym
praktycznie żadne inne firmy nie działały. Właśnie w oparciu o przekonania, pamiętam jak prowadziłem rozmowy z ludźmi z branży językowej, więc ja się za bardzo nie trzymam za zbyt wieloma graczami w branży językowej, bo prędko zapomniałem się na tym, że oni mają bardzo taką zabetonowaną wizję świata tego, tak jakby do jakich klientów, w jakiej formie należy trafiać, żeby móc budować firmy. No i oni wszyscy napierdzielają się w tym krwawym, czerwonym oceanie. Tak. A to, co my zrobiliśmy, to my de facto zaczęliśmy jako jedni z pierwszych. Nie będę się rzucał tutaj na statement, że pierwsi na świecie, czy pierwsi w Polsce, bo pewnie też ktoś jeszcze to robił w tamtym czasie. Natomiast jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy zaczęli profesjonalizować ten segment korepetycyjny, nie? Trafiając do klienta docelowego, do klienta konsumenckiego, do B2C. Tak jak mówiłem, zajęcia indywidualne z angielskiego dla klienta B2C. Dopiero w ostatnim czasie, w ostatnim roku zaczęliśmy rozwijać też to portfolio klientów B2B. Natomiast mając już bardzo solidny fundament zbudowany na klientach B2C, dobrze dopracowane procedury, zbudowany zespół i wszystkie inne zasoby, które są potrzebne, ale co jest z tym właśnie widzeniem, gdzie to jest ta sposobność, gdzie inni tego nie widzieli, to jest właśnie to, że jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne dla klientów B2C, to wszyscy łapali się za głowę, jak to w ogóle może działać, jak to się może opłacać, jak to w ogóle może nie eksplodować, bo jeżeli chodzi o te zajęcia dla dorosłych, to wszyscy byli przekonani, że zajęcia albo grupowe, albo dla firm, a my robiliśmy nie grupowe i nie dla firm i na tym zbudowaliśmy cały trzon firmy. No i B, jak można prowadzić szkołę i nie mieć zajęć dla dzieci, dla młodzieży, gdzie my w ogóle nie uczymy i nie uczyliśmy dzieci i młodzieży. W sensie nigdy nie mieliśmy takiej usługi, tam zdarzały się jakieś pojedyncze akcje pro bono, wszystkie mini projekciki, ale jako takiej usługi stałej, to nigdy tego nie mieliśmy. I to jest faktycznie też takie, no właśnie widzenie sposobności i przez bardzo długi czas wielu osobom ciężko było z otoczenia biznesowego zrozumieć, jak to może działać, zwłaszcza jeżeli są w branży językowej. Byliśmy takimi dziwolągami. No dzisiaj kiedy już jest dużo więcej takich podobnych firm do naszej, no to my po raz kolejny szukamy tego, co nas tak wyróżni, że znowu będziemy tymi dziwolągami, no bo to jest proces ciągły jakby. Każdy dziwoląg prędzej czy później, jeżeli nie dba o tą swoją, nazwijmy to unikalność, staje się mainstreamowy, staje się powszechny. No a to jest, wiesz, to jest jedna strona medalu właśnie, że przez to wykorzystujesz szanse, których inni nie widzą, którzy są zamknięci w tym swoim świecie paradygmatów, obrazów i wyobrażeń, ale jest jeszcze druga rzecz. Wykorzystujesz to jako kryterium selekcji, żeby mieć samych fajnych ludzi wokół siebie. Nie takich samych jak ty, bo to jest błąd. Jak będziesz miał tylko takich ludzi, jak ty jesteś, to jest tak jak monokultura, prawda? Setki tysięcy tych samych roślin posadzonych. To nie jest dobrze, ale ludzi, z którymi się po prostu dobrze czujesz. To jest trochę jak z Polską. To jest trochę jak z Polską. 37 milionów, wszyscy ten sam kolor skóry, wszyscy oficjalnie to samo wyznanie religijne. Ale wiesz, że po prostu, żeby stosować to jako kryterium selekcji, czyli jesteś dziwolągiem, ktoś się dziwi, że jesteś dziwolągiem, to z całym szacunkiem mówisz, okej, dziękujemy panu albo pani, gdzie są ci następni. I cześć, cześć. No i do tego tylko trzeba mieć jeszcze tą odwagę, poczucie takiej pewności, że znajdę inne plemię. Ale nie, że znajdziesz innych ludzi. Właśnie o to chodzi, że znajdziesz innych ludzi. No tak, ale ci inni ludzie reprezentują jakieś plemię. Ale nie, uważaj, niekoniecznie, bo właśnie to może być tak zróżnicowana grupa, że każdy z nich będzie teoretycznie w innym plemieniu. Właśnie o to chodzi. Tak. To mam na myśli, dobrze, że doprecyzowałeś, to mam na myśli, to już miałem to rozumiane, bo ja również mam po prostu znajomych z przeróżnych plemion i to nie jest tak, że ja jakby się utożsamiam z jednym. Jakbym miał tylko jedno, to właśnie czułbym się więźniem tego jednego konkretnego plemienia, nie? Że jak zrobię coś niezgodnego z na przykład z przekonaniami moich kolegów ze środowiska piłkarskiego, to od razu jak oni mnie wykluczą, no to ja będę skończony w swoim przekonaniu, będę miał poczucie bycia samemu, nie? I albo na przykład właśnie plemię przedsiębiorców, albo plemię mężów i tak dalej. Jakby w im większej liczbie plemion jesteśmy, tym łatwiej, myślę, nam zaakceptować to, że któreś plemię nas po prostu tymczasowo albo na stałe jakby wykluczy, ale my też możemy znaleźć sobie tak jakby inny fragment tego samego plemienia. Nie, na zasadzie jedna grupa przedsiębiorców mnie nie lubi, to znajdę inną grupę przedsiębiorców, którą będę miał po drodze. Tylko trzeba to widzieć, nie? Trzeba sobie w stanie to wyobrazić i się też odważyć, że tak, to naprawdę tak działa i tak poradzę sobie w tym poruszaniu się pomiędzy tymi plemionami. Super. Patrz, półtorej godziny już nagrywamy. To już zleciało. To myślę, że będziemy powoli zakończać. Jeżeli coś ciekawego jeszcze chcesz powiedzieć, to serdecznie zapraszam. Ja już tyle opowiadałem o tych plemionach, że mam wrażenie, że tutaj powinniśmy chyba na następny odcinek zaprosić Miłosza Brzezińskiego, bo z nim będzie równie ciekawa rozmowa jak nasza dwójka. Tutaj mogę do czterech ludzi jednocześnie nagrywać, więc to by się dało zrobić nawet. Nie? No. Zapraszam do kolejnych moich rozmów w cyklu Hakowanie Życia z ludźmi, którzy nie są może celebrytami z pierwszych stron gazet, ale coś ciekawego robią w życiu i można się od nich czegoś ciekawego nauczyć. Zapraszam tutaj.